Cześć moi drodzy, dzisiaj moim Państwa gościem jest Johnny B. Cześć Janek. Cześć Małgorzato, nie kłaniam się. 15 września UFC, historyczny UFC w Moskwie, w Rosji. I zanim przejdziemy do Twojego przeciwnika, chciałbym Cię zapytać, bo pamiętam, że bardzo chciałeś na tym UFC w ogóle zawalczyć. Można powiedzieć, że troszeczkę sam starałeś się, żeby UFC zakontraktowało Twój pojedynek na tamtej gali. Pamiętam, rozmawialiśmy tutaj, nie wiem, około miesiąc temu, już gdzieś nawet na Instagramie rzuciłeś hashtag UFC Russia. Już wtedy wiedziałem. Ja już wtedy wiedziałem, że będzie. Aha, powiedz mi, dlaczego więc chciałeś w tej Rosji tak zawalczyć? Co jest tak magicznego dla Ciebie w tej Rosji, że walka dla Ciebie była tam bardzo interesująca? Tutaj mówisz, no pierwsza gala UFC w Rosji, to raz, dwa, termin bardzo mi pasuje, miejsce ze względu na to, że wiesz, lot króciutki, godzina różnicy, klimat ten sam, to też jest fajne, no i ogólnie wiesz się, ja nie czuję żadnych jakby, dobrze się czuję po tamtej stronie, nie wiem czemu, jakoś parę razy byłem i jakoś tak ten klimat mi odpowiada. Powiedz mi, Janek, jak w ogóle wygląda kontraktowanie pojedynków UFC, bo czytając doniesienia medialne różne, czasami napotyka się na nagłówki, że ktoś z kimś odmówił walki, ktoś chciał z kimś walczyć, odrzucił propozycję. Są zawodnicy, którzy odrzucają kilkukrotnie propozycję walki z kimś. Czy to jest tak, że włodarze UFC pytają się ciebie, słuchaj Janek, jest dla ciebie Nikita Krylov, chcesz z nim się bić czy nie? Jak to wygląda z tej strony technicznej? No tak, oni rzucają jakąś propozycję. Inaczej, jak to wygląda u mnie, tak? Bo ja nie wiem, jak to wygląda u innych zawodników i ten. No, dostaję, nie, teraz przyszło, że ja chciałem walczyć w Rosji. Oni powiedzieli, że zrobią wszystko, żeby mnie tam włożyć na tą kartę. No i przychodzi mail. Jakby to jest, wiesz, to jest w postaci zapytania, ale wiadomo, że jakby UFC nie lubi czegoś takiego też jak odmawianie przeciw, z tego co wiem, tak? No i ja po prostu mi przyszedł mail Nikita Krylov 15 września, odpowiadam, pasuje i tyle. No i na tym się kończy, jeśli chodzi o moją osobę, no nie? Nie wiem, czy to by było, gdybym napisał na przykład, słuchajcie, nie chcę Nikity, dajcie kogoś innego, Kormiera. Bo Kormiera. Nie wiem, no ja tak mówię, dla mnie to jest takie, nie wiem, ja brzydzę się czymś takim. Nie zdarzyło Ci jeszcze odmówić walki? Nie, nigdy mi się nie zdarzyło odmówić walki, nigdy mi się nie zdarzyło, żebym wybierał sobie przeciwnika. A co w Twojej głowie, jaka była Twoja pierwsza myśl, gdy dowiedziałeś się, że będzie to Nikita Krylov, zawodnik, który na ten moment w rankingu UFC go nie ma, dlatego że powraca po przerwie krótkiej. Wiesz, ale był ósmy, jak odchodził, bodajże. Mega zawodnik, młody, dobry, doświadczony, wiesz. Pomimo, że wiesz, poza UFC trzy walki do przodu. Także wiesz, no ja się cieszę. I tyle, no ja się cieszę walką. Lubię walczyć, będę walczył na gali, na której chciałem. Z mocnym, doświadczonym, fajnym przeciwnikiem i hej, przygodą. Nikita Krylov. 24 walki wygrał i nie wygrał żadnej walki przez decyzję. Wszystkie do tej pory walki swoje kończył przed czasem, nokauty bądź poddania. Na co najbardziej musisz uważać, jeśli chodzi o Nikitę? Tak się nam wydaje z trenerami tutaj, że na to jego takie, bo to jest karateka, tak? I te jego ciosy wychodzą z takich dziwnych kątów i na to będzie trzeba najbardziej uważać po prostu. No. Na jego taką niestandardową walkę w stójce, tak? Że nie jest taki poukładany jak typowy bokser czy kickbokser, tylko jednak Trzeba się przestawić na to, że te ciosy idą troszeczkę w innych płaszczyznach. Stąd Twoja współpraca treningowa z Izu, bo widziałem, że Izu ostatnio chwalił Twój prawy podbródkowy, że dobrze tam wchodzi. Czy w związku z tym przygotowujesz się boksersko też do tego starcia właśnie z Izu i z Andrzejem Dmitrukiem? Czy nie, no ja ten... Szykowałem się z Izu do poprzedniej walki, dużo mi to dało, także teraz też go poprosiłem o sparring. Dobrze, że wiesz, że nie powiedział, ile on mi nawkładał. Także mi to daje, nie no, wiesz, Izu to jest bokser, tak? Choć tu chodzi o że jakby pod kątem Nikity, no to wiesz, był Marcin Prachny parę razy, to jest też karateka, też kopie i bije z tych właśnie dziwnych kątów, praktycznie ten sam styl, jeśli chodzi o stójkę. Mamy Olka Rychlika, który też walczy właśnie w podobny sposób, gdzie więc też dużo z nimi robię. Teraz jedziemy na obóz do Zakopanego, żeby tlen złapać, kondycję zrobić w górach, plus sparingi tam na miejscu. Także myślę, że będę gotowy na, wiesz, tak jak już gdzieś tam mówiłem, jakieś wywiadzie na najlepszą wersję Nikity. I na to, żeby mnie nie zaskoczył tymi dziwnymi właśnie kopnięciami czy uderzeniami z ręki.
Jeśli jesteśmy przy Rosji, przy, można powiedzieć, rosyjskim MMA i tutaj przy WCA, to nachodzi mi takie skojarzenie, że był tutaj Rafał Kujańczuk. Ostatnio mieliście okazję razem sparować. Rafał dostał duży kontrakt teraz w M1, chyba na 6 walk, z tego co pamiętam. Został ten kontrakt przedłużony. Jak oceniasz umiejętność Rafała i czy w tym M1 może dużo rozwojować, twoim zdaniem? Myślę, że tak, wiesz, wszystko zależy od niego tak naprawdę. Ma potencjał na to, żeby zwojować i wszystko jest w jego rękach. No, przychodzi, trenuje, fajnie się z nim sparuje, umie sparować, umie trenować, fajnie to wygląda, także ja trzymam kciuki i wierzę, że się będzie wspinał. Wrzucałeś jeszcze zdjęcie, Janek, sparingu z byłym mistrzem świata, bodajże w kickboxingu, Robertem Złotkowskim, który jest na emeryturze, ale napisałeś, że cały czas bije mocno. Czy to był prawdziwy sparing, czy tylko takie zdjęcie dla śmiechu? Nie, naprawdę zrobiliśmy z trenerem fajne rundy i powiem Ci, że sam się zaskoczyłem, że jeszcze tak dobrze chodzi, że tak się dobrze rusza, pomimo tego, że właśnie jest, wiesz, i tam po kontuzji, po operacji, że już dawno nie walczył, tylko nas tarczuje, to byłem w szoku, no nie? Przechodząc, Janek, do gali w Rosji, walka wieczoru, Hunt kontra Olejnik. Kto jest tu twoim faworytem? Jak mi się potoczyć ten pojedynek? No, to będzie pewnie standardowo. No, Hunt będzie chciał utrzymać walkę w stójce i znokautować, a Olejnik będzie obalał i szukał swoje szanse gdzieś w poddaniu w parterze. No i pytanie, wiesz, czy Hunt utrzyma stójkę, czy Olejnik wywróci? No i tylko tyle. Wspomniałeś, że był tutaj Marcin Prachnio na sparingach. Marcin również zawalczy na tej gali. Bardzo mocny przeciwnik, Ankalaev bodajże. Co wiesz teraz o Marcinie? W jakiej jest formie? Jak jest mentalnie przygotowany? Kilka słów na ten temat, gdybyś mógł nam, Janek, zdradzić. No, mentalnie Marcin to, wiesz, wydaje mi się, że chce pokazać. Poprzedniej walce się troszkę spalił, myślę, że tutaj podejdzie trochę inaczej, że już, wiesz, już te pierwsze gdzieś tam trema związana z, jakby właśnie z debiutem w UFC już jest za nim i będzie dobrze, no. No i mam nadzieję, że wie, że właśnie on tym swoją niestandardową stójką wykorzysta i ustrzeli gdzieś właśnie swojego przeciwnika. Na gali w Rosji miał się być jeszcze Krzysztof Jotko, jednak bodajże wczoraj pojawiła się informacja, że Krzysiek Jotko jest kontuzjowany. Czy wiesz coś na ten temat? Nie, no właśnie tyle, co tyle, że gdzieś tam właśnie napisali, że wypada, tak to nic. Nie mogę się ustosunkować, bo nie wiem. Jeśli chodzi o UFC i ich jakby sposób promocji, mieliśmy okazję jakiś czas temu już obejrzeć fajny materiał UFC Connected, bodajże epizod 7. Gdzie byłeś jednym z bohaterów tego odcinka. Chciałbym Cię zapytać kilka technicznych spraw. Czy to po prostu przyjeżdża naprawdę taka ekipa UFC ze Stanów, czy są to podwykonawcy z Polski, nagrywają filmy? Jak to wygląda? Przede wszystkim to chodziło o to, wiesz, to tak dobrze wyglądało, bo aktor był dobry. To trzeba zaznaczyć. Nie, oni mają filię, oni byli z Londynu. Tak, oni mają biuro w Londynie i to była ta ekipa z Londynu i to nie była jakaś, wiesz, nie trzeba, wiesz, przyjął dwóch ludzi, tak? Operator kamery i ktoś, kto tam jakby miał jakiś tam pomysł na to, jak to ma wyglądać, tak? I no też wcześniej gdzieś tam ustalaliśmy jakieś takie mailowo, jak mój dzień będzie wyglądał, tak? Co robię, o które mam treningi, co między treningami możemy zrobić, żeby to też fajnie wyglądało, to gdzieś jakieś pomysły już tam wcześniej. No i przyjechali, wiesz, spędzili ze mną cały dzień i zmontowali to, tak jak każdy widział, bardzo fajnie to wyszło. A na przykład UFC ma też serię takich wideoblogów przed galą. Czy myślisz, że będziesz objęty tą częścią przed galą w Moskwie? No na ten moment mi nic nie wiadomo. A czy się coś zmieni? Wydaje mi się, że nie, no bo już niedużo zostało czasu, także wydaje mi się, że nie, ale kto wie, może coś tam pod koniec, ale nie wiem, na razie. A jak Ci się podoba w ogóle taka medialna współpraca z UFC, jeśli chodzi o ich promocję twojej osoby? Jesteś zadowolony z tego, czy z ilości wywiadów, z ilości rzeczy, które o tobie udostępniają, czy nie? Jak to wygląda? Wiesz, zawsze mogłoby być więcej, nie? Mogłoby być więcej tej promocji wszystkiego, ale mi się daje, że jest okej, okay, no. Nie mnie to oceniać, no. Ja jestem zadowolony z tej decyzji już dawno temu, którą podjąłem, czyli podpisania kontraktu z UFC i cieszę się, że ta współpraca się układa tak. Może odpocznijmy trochę od MMA i od UFC. Chciałbym poruszyć jeszcze kilka innych tematów z Tobą. Pierwszy to będzie temat oczywiście motocyklowy. Nabyłeś ostatnio Harley'a. Przede wszystkim powiedz mi, jak się dzisiaj jeździ, co to za model, jaka pojemność, jak jesteś z niego zadowolony na ten moment? Jest to pierwszy mój motor.
motocykl. Jeździ się bardzo dobrze, Harley, to jest XL1200CX, taki wiesz, bardziej na miasto. Docelowo będę chciał większy gabarytowo, taki na pewno, ale na początek... bo wiem, że jakbym się zastanawiał zbyt długo, jaki wybrać, szukać tego, to bym ten sezon po prostu, wiesz, prześledził tylko na tym, co wziąć i bym w końcu nic nie wziął, także postanowiłem wziąć tego, jak była okazja, była bardzo dobra okazja, wziąłem go, jeżdżę, jestem zadowolony, no i jeździ się bardzo fajnie. A skąd w ogóle, Janek, w tobie taka pasja motocyklowa się narodziła? Pamiętam, że zacząłeś od skutera, kupiłeś skuter, Juras tam się troszeczkę podśmiechywał z tego skuterka. I czy to Juras tak cię wciągnął w te klimaty, czy już miałeś wcześniej takie... Nie. To było... Ja mówię, ja jeździłem skuterem, żeby po prostu ominąć tylko i wyłącznie korki w Warszawie, tak? Bo wiadomo, jak po Warszawie się jeździ w godzinach szczytu. I to był główny mój cel, no żeby omijać korki. Po czasie stwierdziłem, że fajnie byłoby mieć, to była 125, na którą nie trzeba mieć prawa jazdy, tak? I stwierdziłem, że fajnie byłoby mieć, bo czasami brakowało jednak, tak, żeby wiesz, jak była prosta droga przez most, troszeczkę szybciej przelecieć, jakąś ciężarówkę wyprzedzić, no to brakowało trochę tej mocy i stwierdziłem, że chcę mocniejszy, no ale mocniejszy już musisz mieć prawo jazdy. No to jak zacząłem robić prawo jazdy i usiadłem, no prawo jazdy zdaje się na motorze, no to jak usiadłem na... Dobra, już... Jak usiadłem na motocyklu, no to się... To stwierdziłem, że już nie chcę jeździć skuterem, że chcę motocykl. No to... i tak to po prostu wiesz. W momencie, jak siadłem pierwszy raz na placyku i zacząłem robić kółka, stwierdziłem, że jednak coś jest w tym motocyklu. Jeśli rozmawiamy o motocyklach, zostańmy chwilę przy tym temacie. Nagrałeś ostatnio zaproszenie na American Day w Liberatorze, w najstarszym salonie Harley'a w Warszawie. Dostałeś jakieś oficjalne zaproszenie od DSF-u, czy po prostu tak spontanicznie włączyłeś się do tej akcji? Czy no wiadomo, że z DSF-em wiesz, bardzo dobrze żyję, z właścicielem, razem tam działamy, wspieramy jakieś inicjatywy charytatywne, także no to tak wyszło samo naturalnie, od Sławka po prostu. Jeśli jesteśmy, Janek, przy charytatywnych wydarzeniach, miałeś okazję zagrać w kosza na Bemowie w charytatywnej imprezie. Chciałbym, żebyś tu przybliżył w paru słowach, co to była za impreza. Czy wygraliście, czy przegraliście, jak z kim grałeś w drużynie, jak to wyglądało? Moja drużyna wygrała. Ogólnie był to turniej koszykówki ulicznej, tak? Tam główna nagroda, znaczy myśmy nie brali udziału w tej głównej nagrodzie, my byliśmy jako atrakcja, żeby się z nas pośmiać, jak gramy w kosza po prostu przez tych zawodowców. Chodziło o to, żeby przynieść też przy okazji jakieś rzeczy właśnie na akcję charytatywną, było zbierane pieniądze na chorego dzieciaka. Wszystkie wiesz, te rzeczy, które zostaną sprzedane, po prostu pieniądze zostaną przekazane bodajże rodzicom tego dzieciaka, żeby tam wspomóc walkę z chorobą. No na tym to polegało. Czyli taka wiesz, pomoc przez zabawę. Umiesz grać w kosza w ogóle? Grało się kiedyś, wiadomo, że wiesz, no podstawy i zasady znam, tak? Wiadomo, że te ruchy raczej kocie nie są, ale trafiałem co jakiś czas. Ale dwutakt zrobisz? Dwutakt zrobię, z osobistego rzucę. Łokcia też mogę wsadzić pod żebro, wiesz. Janek, dosłownie na zakończenie. Rozmawiałem z Dorotą jakiś czas temu. Bardzo chwaliła wasz wyjazd urlopowy do Hiszpanii. Może byś powiedział kilka słów o miejscach, w których byliście i tym mieście, które najbardziej was zachwyciło podczas tego wyjazdu. Co to byś w dwóch miastach, Marbella i Taryfa. I Marbella taka, wiesz, pokaż się, zastaw się, bardzo taka, wiesz, ten... fajnie, ale na weekend, nie dłużej. A potem pojechaliśmy na Taryfę, no to tam już było, wiesz, fajny klimat surferski, plaże fajne, wiesz, piwko, miasteczko bardzo ładne. No, polecam każdemu, kto chce właśnie się wyluzować, wychillować, tak, to miejsce bardzo fajne. Bo jest, wiesz, bardzo fajne też jest było to, że była mega fajna temperatura, było gorąco, ale cały czas fajny wiaterek, że ten upał tak nie doskwierał, tylko po prostu człowiek wypoczywał. No, po drodze jeszcze, wiesz, Gibraltar, parę innych fajnych miejsc żeśmy zwiedzili, miasto Ronda bardzo fajne, po którym jak chodziłem, to się zastanawiałem, czy Wiedźmin nie był inspirowany właśnie jakoś tym miastem, no nie? Bo się czułem, jakbym właśnie grał w Wiedźmina chodząc po tym mieście, ale później próbowałem znaleźć jakieś te, to nie, niestety nie był. No, muszę obczaić sobie, natomiast wymieniłeś trzy aktywności główne na Taryfie, surfing, plaże i piwko. I które z aktywności ty surfowałeś? Czy tylko plaża i piwko? Jeszcze w siatę graliśmy z koleżką, rozpykałem go też do zera. Po górach też pochodziliśmy okolicznych, bo ja lubię chodzić po górach, także też
To jakbyśmy w Marbei właśnie to Lakoncze zdobyliśmy. Wydawała się górka, że będzie, wiesz, spacerek. A zastanawiałem się, ile mi brakuje do tego, żeby stracić przytomność, kiedy wracaliśmy z tej góry, bo jednak zaskoczyła nas, że była mega wyzwaniem, tak? No nie przygotowaliśmy się, jak amatorzy poszliśmy w tą górę, no ale przeżyliśmy, jak widać. Także ja pomimo, że jestem na wakacjach, zawsze jakoś aktywność fizyczną zachowuję, ale jednak to piwko bierze górę. No słuchaj, no są wakacje, trzeba odpocząć, trzeba się odchamić, odstresować, bo potem przychodzi, wiesz, rok, no i trzeba znowu cały rok tyrać. Jakieś plany wyjazdowe po Moskwie? Zobaczymy. Najpierw nie wybiegam dalej niż 15 września. Zrobię walkę i potem będę rozkminiał, co dalej. W takim razie my też nie będziemy wybiegać dalej niż 15 września. Zapraszam wszystkich serdecznie na walkę Janka. I co? Do zobaczenia. Do zobaczenia. Trzymajcie kciuki. Serdecznie dziękuję za wywiad. Dzięki.